Cześć, witajcie, witam was w kolejnej wideo recenzji. Dzisiaj recenzuję Transformers Power of the Primes Battle Trapa. Figurka składa się z dwóch figurek, Road Trapa i Battle Slasha, więc transformacja do trybu kombinera. Zaczynamy od Road Trapa, który ma najprostszą transformację. Jego transformacja jest banalna. Wystarczy tylko rozbić klatkę piersiową i przesunąć elementy klatki piersiowej w dół i je wczepić. I następnie należy wyczepić ręce i je przesunąć do tyłu i wczepić je tutaj. No i tryb kombinera Road Trapa jest gotowy. Teraz przejdźmy do transformacji Battle Slasha, który ma o wiele bardziej skomplikowaną transformację. Należy zacząć od tego, żeby odczepić kokpit i go przesunąć w tył. Następnie przesuwamy ręce do przodu. Odczepiamy klatkę piersiową i chowamy głowę i zamykamy klatkę piersiową z powrotem. Teraz wyjmujemy głowę Battle Trapa. Rozczepiamy pas i ponosimy nogi do góry i je wczepiamy tutaj, dzięki czemu zrobił nam za ręce. Zamykamy klatkę piersiową Battle Trapa i wczepiamy z powrotem port. A jeśli chodzi o ręce, to jeden z nimi robimy, to je przesuwamy całkowicie do tyłu. No i Battle Slash jest gotowy. I teraz należy je obie figurki złączyć i voila! Przed państwem Power of the Primes Battle Trap. I w mojej opinii jest to jeden z najlepszych oficjalnych kombinerów. W mojej opinii jest niesamowicie zrobiony. Jest to chyba najlepszy Battle Trap, jakiego na razie dostaliśmy, jakiego dostaniemy. Po prostu arcydzieło. Przyjrzyjmy się figurce z bliska. Tak wygląda głowa. Głowa jest idealnym odwzorowaniem figurki z generacji pierwszej. Jest w mojej opinii bardzo ładnie zrobiona. Tak wygląda klatka piersiowa. W tym miejscu umieszczone jest logo Decepticonów. Tak wyglądają ręce. Jako figurka z generacji pierwszej Battle Trap miał niebieskie ręce, ale były one malutkie i praktycznie nie wyglądały jak ręce, tylko jak jest jakieś panele zdeformowane, które niby miały przypominać ręce, ale tutaj to mogę wybaczyć, gdyż troszeczkę są robione dwie figurki oddzielnie. I tak to też nie wygląda źle, poza tym, że ręce są odrobinę za krótkie w porównaniu do nóg. Ale nie jest to takie złe jak w środku Combiner Wars Groove'a. Tak wyglądają nogi. Tak prezentuje się figurka z tyłu. Ta konkretna konfiguracja tego mi się niezbyt podoba. Jest to oficjalna konfiguracja pokazana w instrukcji. Jednak jest wiele innych sposobów, żeby to przetransformować. I później pokażę wam swój. Ale na razie przejdźmy do pozowalności. Głowa jest na stawie obrotowym. Może się obracać pełne 360 stopni. Można ją też odblokować i może ona patrzeć w dół. Ręce są w stawach kółkowych, mogą się obracać pełne 360 stopni, mogą iść tyle na bok, tyle do środka, tyle na zewnątrz. Łokcie są w stawach kółkowych, mogą się zginać odrobinkę poniżej 90 stopni. Mogą iść tyle do środka, tyle na zewnątrz, obracać się mogą też pełne 360 stopni. Nic w dłoniach, obrót w pasie, który w takim ustawieniu jest ograniczony przez ten tył, ale jest obrót w pasie, co jest rzadkością, jeśli chodzi o kombinery. Nogi są na stawach kółkowych, mogą iść tyle w przód, tyle w tył. Figurka robi pełen szpagat. Nogi mogą iść też tyle do środka i tyle na zewnątrz. Jest obrót nad kolanem pełne 360 stopni. Jeśli się tutaj odblokuje, to też jest też niby zgięcie w kolanie poniżej 90 stopni, jednak jeśli się odsunie nieco ręce,
No to jest około 90 stopni. Czyż wtedy to wszystko nie trzyma się solidnie. No ale jest jakieś zgięcie i to się liczy. Jeśli chodzi o stopy, no to mamy je na stopach kulkowych. Mogą się zginąć tyle do tyłu, tyle do przodu. Mogą się tyle obracać do środka i tyle na zewnątrz. Oczywiście jest o lekkie zgięcie do środka. I tutaj mamy też zgięcie wynikające z transformacji Rod Trapa. Więc jeśli chodzi o jego pozowalność, to byłoby na tyle. No figurka jak na kombajnera posiada bardzo dobrą pozowalność. I teraz chciałem wspomnieć o tej swojej modyfikacji do tego. Gdyż, jak mówiłem, nie jest to zbyt dobrze zrobione, ale można zrobić jak się chce i to inaczej. Ja akurat pokażę jak ja to robię. A robię to konkretnie tak, że przesuwam ręce w ten sposób. Obracam je do góry. No to sobie przesuwam je do tyłu, ten element przesuwam również do tyłu. Zginam do środka, tu stawię łokcie, obracam je do środka i je wczepiam. Łącz to wszystko razem. No i gotowe. I w takim ustawieniu wygląda to o wiele lepiej. Nie tylko śmigło może się kręcić, ale też pas się może obracać pełne 360 stopni i nogi mogą iść więcej do tyłu. Więc ja zazwyczaj będę ustawiał mojego Battle Trapa w takim ustawieniu. No i niestety, z racji, że w obie figurki nie mam żadnych akcesoriów, no to figurka nie ma żadnego akcesorium. Ale można ją dozbroić w akcesorium od innej figurki, jeśli się jakieś inne figurki posiada. Gdyż jako figurka z generacji pierwszej Battle Trap posiada takie małe białe działko, które mogą się montować z boku jego ręki. No jak mówiłem, z tą figurką nie masz żadnego działka zawartego, ale są nieoficjalne firmy, które wydały działko, które można tutaj wczepić. Ale ja też odkryłem, że można tu wczepić działko od Titans Return Trigger Happy'ego, które nawet przypomina to, co miał Battle Trap w generacji pierwszej, chociaż w formie połączenia to bardziej to przypomina. Niestety nie trzyma to się zbyt dobrze, ale na szczęście jest sposób, żeby to się jakoś trzymało i to jest na plus, gdyż można tą figurkę dozbroić w sposób podobny do tego, jak był dozbrojony Battle Trap w generacji pierwszej. Teraz wspomnę nieco o wadach figurki, a największą wadą i jedyną wadą w tym trybie są ramiona. Gdyż nie tylko na mojej kopii, ale też na przynajmniej jednej innej, ramiona nie domykają się zbyt dobrze, gdyż mogę je dopchnąć, ale się odblokowywują i kiedy na przykład ruszam ręką w bok, to się odblokowywują. Ojejku. No niestety. Dlatego kiedy pozuję figurkę, to muszę trzymać to, żeby ręce się nie odczepiały. To jest trochę denerwujące, ale trudno się mówi. W tej robota Battle Trap ma za 13 cm i jakiś 1 mm wysokości do samego czubka głowy. Więc jeśli chodzi o jego tryb kombinera, to byłoby na tyle, a teraz przejdźmy do porównań, do podsumowania. Teraz porównania. Tutaj jest Transformers Studio Series Stinger, a tutaj jest Titans Return Deluxe Top Spin. Teraz porównanie obok innych kombinerów. Tutaj jest robot Cindy Skies Crash Combiners Skyhammer, a tutaj jest Creo Microchangers Devastator. Podsumowując,
Power of the Primes Battle Trapa. W mojej opinii jest to jeden z najlepszych kombinerów, jakiego dostaliśmy od lat. Świetna pozowalność, świetny wygląd, wszystko na temat tej figurki jest dobre. Poza jednym faktem. Gdyż te ramiona nieszczęsne nie blokują się i w trakcie pozowania ich mogą się wyczepić. No ale poza tym jest to moja opinia świetny kombiner. W skali od 1 do 10 oceniam go na 9. Uważam, że to najlepsza część tego zestawu. Same roboty są nawet dobre, chociaż mają swoje wady, ale tryb kombinera to w mojej opinii najlepsza część tego zestawu. Więc gorąco polecam tą figurkę. I to ode mnie na tyle. Trzymajcie się i cześć!